Witam, Rzymaszki, z tej strony Tarawo, w kolejnym odcinku z Hazem Aszery na Odekiecji Regnum Polane. Jako Rzeczpospolita obojga narodów, w ostatnim odcinku zmienialiśmy trochę granice na Bałtyku. I w sumie szykujemy się na wojnę z Sowietami. Oczywiście trochę derpa zrobiłem, dlatego że mamy tylko 3 sloty badawcze, a powinniśmy mieć trochę więcej, żebyśmy byli na dobrym poziomie, jeżeli chodzi o wojnę z Związkiem Radzieckim. Ale szybko sobie odbudujemy to. Tutaj będziemy... Tutaj jest kilka rzeczy, które trzeba zobaczyć dokładnie, które bierzemy. Ale jak już się wybrało, to już nie ma problemu. Więc powoli się wszystko nam ustawia. Tutaj te dywizje nie mają w ogóle łączenia jakby z nazewnictwem polskim. No nie mamy, mamy angielskie. Ciekawe, co się stało. Ale na razie tyle. Możemy trochę dodać sobie jedną, nie wiem, jedną tutaj, jeżeli chodzi o artylerię, bo artylerii mamy akurat wystarczająco dużo. I czekamy. Więc naszym oczywiście planem jest zaatakować Związek Radziecki, ale oczywiście musimy trochę najpierw pogarniać liczbę naszych jednostek. Bo oczywiście największy przełom to będzie, kiedy będziemy już mieli czołgi, ale przed czołgami musimy trochę jeszcze pogarniać innych rodzaje. Okej, więc tutaj bierzemy. Broń możemy też edytować, więc bardzo chętnie to wezmę. I jak to wygląda? A, na złe patrzyłem rzecz. Okej, więc mamy już pierwszy slot badawczy. A, tamten był... 70 dni. Mogłem wybrać inne. Znowu jakieś derpa zrobiłem. Ok, więc tak. Idziemy w samoloty. Kolejny model. I trochę jeszcze pójdziemy w inne. Jeszcze rzeczy musimy badania sobie trochę porobić, więc na razie to sobie robimy. Udałoby się też cięższe pojazdy, ale... Znaczy pojazdy, samoloty, nie wiem, na przykład średniaczki, ale na razie tego nie będziemy robić. Okej, ciebie weźmiemy i ciebie też na ten rozkaz. Rozwój wschodnich uniwersytetów, to jest chyba własna ikonka, nie kojarzę ją z gry. Okej, i chyba wszystko takiego, z takich ważnych rzeczy zrobiliśmy. Możemy usunąć wielki kryzys. Jakby to był nadal jakiś wielki kryzys. Zawsze trochę cisnę bekę, że mamy taki napis, że o, wielki kryzys. A później się okazuje, że to już nie ma jakiegoś takiego dużego znaczenia. Dobra, trochę lotniska sobie podbudujemy, tak pojedynczo. Na pewno anti-air by się przydał tak masowo. Ponieważ, no niestety nie będziemy mieć aż tak dużo samolotów co Sowieci, ale będziemy mieć przynajmniej antyery i to nam na pewno pomoże. Okej, lepszy silnik. No a zanim jeszcze tam dojdziemy, to 100 dni na silnik to trochę nam spowoduje, że będziemy musieli przeczekać to. Okej, chyba możemy już ostatnią doktrynkę. Okej, ostatnia doktrynka. Tam nie wiem, wydawało mi się, że mieliśmy coś wybadanego. Okej, więc tutaj też trochę porobimy. Ile nam brakuje? 50, dobra, jeszcze trochę. I mamy siłę polityczną, której w ogóle nie wykorzystywałem. Na pewno piechotę. Bro. Szkoda, że nie mogłem dać drugiej piechoty. To by dopiero było. A ciekawe, czy to jest... To jest chyba z gry. Wow, nawet ciekawa mechanika, nie powiem. Okej, i w sumie na tym polega aktualny plan, żebyśmy po prostu przygotowali się na Związek Radziecki. W głównej mierze nawet nie wiem, czy mamy jakiś cel narodowy, żeby zaatakować Związek Radziecki.
Jest tutaj. Tylko go nie zauważyłem. Więc myślę, że najpierw sobie tutaj jeszcze porobimy jakieś takie małe rzeczy, ale w głównej mierze już będziemy takie już typowo szli, już będziemy bliżej niż dalej. Tylko mówię, badania. Badania powodują to, że musimy bardzo, ale to bardzo dużo zwracać uwagi, jeżeli chodzi o no takie, mówię, czołgi, samoloty. Musimy już po prostu rozwinąć własną armię tak kompletnie. Okej, więc szybko iść do Santu, nawet fajne. Dowodzenia, szybko się kręcę. Tylko dość te Santu mi się podoba. Ale to plus 10 to nawet jest fajne. Dobra, szybko iść do Santu. Dobra, i kolejne dywizje. A, my jeszcze jesteśmy tutaj, zapomniałem o tym. A więc może trochę zdejmiemy z tego frontu. I co? I wszystko to jest zrobione, więc myślę, że Kraków będzie naszą stolicą. Myślę, że to będzie o wiele fajniejsze mieć w Krakowie, bo wiecie, no w Warszawie, Warszawa to zawsze fajne miasto, ale Kraków? Okej, coś mi się nie zaznaczyło. A kapsulok włączył. Okej, teraz nam się po kolei te dywizje stawiają. Coś trochę denerwujące. A to mogło być fajne podczas wojny, żeby mieć tutaj takie fortyfikacje. Okej, gubernatorstwo Stanów Królestw, utworzenie Stanów w Królestwie Polskim, przeszłość szlachecka, utworzenie Stanów w Królestwie Polskim i system królewskich do wydarzenia, federacyjna korona. Czy to jest jakaś zmiana taka? Dla mnie to nie jest jakieś. To jest bardzo fajne, żeby wybrać, ale chyba to nie jest, żebyśmy później był problem, więc gubernatorstwo chyba weźmiemy. Chociaż to głupio brzmi. Gubernatorstwo Stanów Królewskich. Musimy wrócić do pewnych zwyczajów szlacheckich i utworzyć nowe zasady oraz prawo. Koncepcja federacyjna i stanowa musi zostać wprowadzona. Dobra, weźmiemy to. Boję się czasami. Już mam takie PTSD po wielu modach, kiedy trzeba było wybrać taką rzecz, bo później okazywało się, że mod później na tym bazuje. Okej. Ostatnią dywizję i oby na dłuższy czas. A my tutaj już wszystko mamy, więc wrócimy do czołgów. Możemy coś tutaj porobić bardziej? Nie. W takim razie wszystko już idzie na armię. I lepsze samoloty. O, wiem, co mogliśmy zrobić. Mogliśmy zacząć badać jakieś na przykład rzeczy związane z... związane z średniakami. Dobra, już niech tak będzie. Okej, coś tutaj jeszcze mamy. Możemy sobie karabinów, ale to jest 145, to nic nie ma. O kurde, tam było jednak coś ważnego. Ustawa Królika. Ustawa Królika jest pierwszym mechanizmem wprowadzającym kapitalizm w Królestwie Polskim, ale nie możemy wszystkiego na szybko robić, a musimy wprowadzać mechanizmy powoli, żeby nie wywołać szoku i przyzwyczaić społeczeństwo do zmian. Okej. Okay. W sumie zrozumiałe. W takim razie jeszcze tutaj musimy uwolnić agenta, bo znowu został złapany. Możemy obronę pasywną zrobić. Mamy dosyć dużo siły politycznej, co można byłoby na czymś wykorzystać. Ale zobaczymy jeszcze. Teraz zaczyna się badanie tych wszystkich takich szybkich badań, więc co chwila tylko muszę te badania wciskać. O, Sowieci? Węgry.
Okej, okay. Ustawa królika, czy raczej króla, który zatwierdził ustawę zaproponowaną przez nowy rząd, ustalają nową formę działalności gospodarczej i uregulowania w sposób liberalny działalności gospodarczą. Król na wiecu w Warszawie wygłosił te bardzo ważne słowa. Nie wiem, co to znaczy. Co znaczy, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Chyba mogę skojarzyć, jakie mają poglądy twórcy. Ustawa wprowadza kilka rozwiązań z różnych szkół ekonomicznych z USA i z Austrii. Polacy od teraz będą mogli zakładać swoje firmy praktycznie bez żadnych kosztów i ze szczątkową biurokracją. No, chyba można się domyślić. Chociaż pamiętajcie, to było zrobione 2-3 lata temu, więc część z tych osób może już nie być w tej partii, co możemy myśleć o tej partii. Co my tutaj dalej możemy robić? Rehabilitacja piłsudczyków, w sumie w głównej mierze nawet nie przeczytałem, co to jest, po prostu nacisnąłem. Teraz chcę sobie tutaj szybko porobić tutaj otwarte. Ta decyzja dojdzie, że do królestwa zdążyły Tatarzy ze Związku Radzieckiego, Niemcy z życi z III Rzeszy, to może wywołać zamieszki, niepokoje społeczne. W sumie możemy to ominąć, więc dlaczego mamy się na tym... A, o wilku mowa w sumie. W sumie dlaczego mamy się tym martwić? Kolejny generał. Możemy im wyłączyć już to, żebyśmy nie tracili. Okej, więc... nie wiem, jak to wam powiedzieć, Rosjanie. Ale wygląda na to, że trochę zły moment wybraliście na atak. Tak jakby powiedzieć, jesteśmy przygotowani na to. Ja tutaj rozdam te myśliwce, dlatego że to jest naprawdę dobra mechanika i to jest... Dla mnie trochę żałuję, że czasami nie wybieram mechanik, które są w grze i które naprawdę pomagają. Okej. Okay. Ile potrzebujemy? Raz, dwa... Trzy, cztery. Cztery potrzebujemy. Już nawet nie patrzę zbytnio na ilość, bo później i tak się samo tutaj trochę nam doda. Na pewno będziemy mieć plus za to, że mamy lepsze myśliwce, ale minus za to, że mamy ich mało. Więc musimy uważać na... realnie na to, co się będzie w przyszłości działo. Ok, myślę, że wystawimy 500 tych. 500. Żeby tutaj już tak miało po 200 myśliwców na sobie. A nie. Jeszcze 300 wystawić. Matematyka się kłania. Ok. Wiem, że tam nie było 300, tylko jak już się uzupełni, będzie 300. Okej. I tutaj trochę też wyślemy. Okej, więc nie wiem, dlaczego mamy im oddać wschód, jeżeli już prawie go nie posiadamy. Dlaczego nie mieliśmy kolei państwowych? Co się... Nie wiem, co się stało. Artyleria. I myślę, że Rzeczpospolita obojga narodów nie podda się bez walki. Więc to jest prawda, nie poddamy się bez walki. I w sumie jesteśmy nawet przygotowani na wojnę. I możemy puścić nawet to po już... Że tak powiem... Sowieci nie domyślili się, że wielka, ogromna armia, która stoi na ich granicach, to jest wielka, ogromna armia, która będzie mogła ich zaatakować. A nie, szyfr nam trochę rozwalili. No bywa. Kto tam jeszcze chce nas zaatakować? A, nikt. W sumie możemy się zgodzić na to. Możemy wezwać wszystkich. I... Teraz oczywiście będziemy mieć co chwilę jakiś event, że zdobyliśmy jakieś miasta, ale już nie chcę czytać, bo... Mówię, to jest fajne, jeżeli nic się nie dzieje, ale jeżeli coś już się dzieje, to... To się nie opłaca. O, ma się raz. Jak my jesteśmy daleko? Jak to się stało, że my jesteśmy już tak daleko? O właśnie, co to musimy zrobić? Jedno z poniższych musi być faktem. Zrealizowano cel Wety na tronie, tak.
Nowa era, nowa era. To musimy zrealizować. Czy mamy incydent? A, mamy incydent. No, myślę, że wybieramy kobietę z tego względu, że będzie przynajmniej fajnie na miniaturce, żeby była jakaś kobieta. A tak to... Tak to już będziemy na chwilę tam kończyć ten... tą część drzewka. Dobra, możemy sobie trochę porobić tego. Mamy coś jeszcze? No, wywołanie do heroizmu. My tych punktów... Ja po prostu poza odcinkami zazwyczaj je wykorzystuję na medale, których mamy już sporo, możemy rozdać. Ale... że tak powiem. Czekaj. Nie! Jerzy umarł! Przypominałem ważny event! Jerzy umarł! Zabili go w katastrofie! O nie, jak mogli. Dobra, nowa konstytucja królestwa. Zgaduję, że o to chodziło. Żebyśmy mieli królową i wtedy będzie... No, zgaduję, że i tak nie zmienią, będzie nadal ta, jeżeli chodzi o, będą nazywać ją właśnie królem. Brakło mi słowa. Nie wiem dlaczego, wiedziałem jaki jest królowa, ale nie wiedziałem jaki jest król. Ok, wzmocnienie morali. Tak, Morales, Paweł Morales tam będzie. To jest najśmieszniejsze, że jak będę patrzeć to się w tył, to ja takie, kim jest do cholery Pablo Morales? Myślę, że sobie przypomnę. Okej. Czy coś tutaj mamy? Możemy tu trochę tą powietrzem zrobić. Zdobywamy dużo punktów. O, tak. Uwielbiam, kiedy zaczyna się takie grindowanie punktów. O. Dobra, więc Związek Radziecki w skrócie postanowił popełnić samobójstwo, bo ja sam potrafię tutaj po prostu zrobić więcej niż oni cokolwiek. Więc tak, nasz król. Monarchia absolutna nie jest dobrym rozwiązaniem. Władza w rękach jednej osoby zawsze się sprawdzała. Okej. Okay. Nowa konstytucja Królestwa Polskiego. Rada Regencyjna wraz z królową Elżbietą ogłosiła, że powstaje nowa konstytucja, podobna do tej z 1791 roku. Oto źle. Elita Rzeczpospolitej zastanawia się nad tym, czy król powinien mieć władzę absolutną, czy powinien współpracować z ewentualnym utworzonym parlamentem w wyborach. Został też dodany punkt do konstytucji, w którym to obywatel Królestwa Polskiego ma prawo do nabycia praw wyborczych i tylko osoba, która zdała specjalny egzamin państwowy. Dobra, to już pokazuje, że jak mieli poglądy twórcy. Może oddać głos na potencjalną partię lub osobę. Poprawka. Aha. Partie monarchistyczne działają są w imieniu Królowej Elżbiety I. Okej, rozumiem. Inne partie praktycznie się nie liczą. Ich poparcie jest na tyle niskie, że konkurencja w parlamencie może zostać porównywana do komedii Republiki w Rzymie. Wiadomo, kto sprawuje władzę w państwie. Niech żyje królowa Królestwa Polskiego z Bożej łaski Elżbieta I. Czyli jednak się zmienia tutaj. Oczywiście. To tutaj mamy tylko monarcha absolutny zamiast królową. Ale mamy marszałek Sejmu, dobra. Niech zostanie marszałkiem. Wszyscy chcą być marszałkiem. Okej, okay, mamy kolejne dywizje. Uwielbiam posiadać kolejne dywizje. Okej... Okay. Co ja zrobię? Okej. Okay. Ale ile mamy film marszałków. Okej, okay, więc... Tak, kontynuujemy robienie naszych czołgów, dlatego że w sumie i tak musimy to zrobić. A może samoloty zrobimy, to co mówiłem wcześniej, że potrzebujemy. Może najpierw zdobędziemy samolot, a później bomby. Okej, okay. I myślę, że na razie to sobie wyłączymy. I ciągniemy sobie dalej. Upadek Leningradu, nowoczesna konstytucja królestwa. Nie będziemy tego czytać ponownie. Jak już jeden przeczytaliśmy o tym, to nie musimy czterech kolejnych czytać. Okej, okay, potem jak to zrobimy, to zapewne będzie już koniec. Nie mówię wojny, tylko koniec tych badań. Nie, chyba możemy już porobić. Tak, potrzebujemy tylko podstawowych. Okej, okay, więc trzeba zamienić tutaj produkcję.
Potrzebujemy tego więcej. Możemy zmniejszyć tego produkcję. I możemy zwiększyć od tego produkcję, na przykład. Chcecie mi wysłać? Dobre, bardzo chętnie sobie wezmę, tylko że już w sumie mamy wystarczająco jednostek tam. Nawet nie możemy żadnych trade'ów. Zauważyłem, że żadnych trade'ów jak na razie się nam nie udało zrobić, dlatego że już tyle samo samych trade'ów mamy. Okej. Okay. Część dywizji może pójść. Okej, okay. Ja... Japonia, co ty? Jugosławię zaatakował? Okej. Okay. Myślę, że może dołączymy, kiedy... Okej, okay, co to jest? Józef von... To nie był... To był Haller? Dlaczego go tak nazwali? Józef von Haller? Wie, rozumiem, że to jest, ale on chyba nazwisko polskie przyjął i to bez von jest. Bo to jest chyba coś... tytularne niemieckie nazwisko, to... Okej, okay, wojna nasze istnienie, jakiś film wydaliśmy. Wszyscy się cieszą. Oprócz tych, kto walczy. Okej, okay, dziękujemy. O, Amerykanie, myślałem, że to Liberia nam wysłała, szczerze powiem. Okej, okay, kto tam chce nas zaatakować? W tym wypadku Węgry. Jak zwykle. O, to jest nawet fajna melodia, którą dodali. Trochę pasuje właśnie do takiego klimatu Hoja. I akurat dodali ją do Szwecji, więc rozumiecie, dlaczego jest taka. Okej. Możemy to też zrobić, bo przyda się do desantów. Okej. Znaczy się, armię to zawsze możemy mieć jeszcze większą, ale chodzi o to, żebyśmy tutaj piechotę morską podciągnęli. Ta cisza trochę była niezręczna, ale chodziło o to, że ja tutaj musiałem poustawiać trochę rzeczy. Okay. A, ja takie... O, tutaj mamy tak dużo dywizji, o co chodzi? A to są te dywizje, które już dodałem do armii. Dobra, nie wiem, czy w tym odcinku uda nam się pokonać Rosję. Jednym minus Rosji jest to... Rosja jest duża. Drugi minus Rosji jest to... Nie lubimy Rosji. I to tyle. Dobra, więc rozwój Królestwa Polskiego. Po ciężkiej przeprawie państwa polskiego przez okupację trzech zaborców i nieudolne rządy sanacji Królestwa Polskiego w końcu odrodziło się dzięki wytrwałości i patriotyzmie wielu Polaków, którzy walczyli za swój naród przez setki lat. W końcu Bóg postanowił wynagrodzić wszystkie cierpienia narodu polskiego, Rzeczpospolita stanęła na nogi i stała się ważnym graczem na arenie międzynarodowej. Nasz władca podkreśla, że Polska stanie się imperium i wykorzysta wszystkie galety, które otrzymała od losu. Sideus nobiscum cius contra nos. Tak. O naprawie Rzeczpospolitej. W głównej mierze to ja chciałbym teraz, żebyśmy wykorzystali to, żebyśmy, nie wiem, może jakoś szybciej skapitulowali Rosję, bo Moskwa wydaje mi się, że no jakby była trochę za daleko, ale jest w odpowiednim miejscu. O, Włochy dołączyły do frakcji. Szczerze powiem, ja nie chcę dołączyć do ich wojny z jednego powodu. Przecież ja po prostu mogę później, no wiecie, wykorzystać to i ich zaatakować od tyłu. No. Idealny plan. Dobra, szyfy złamane. Możemy wysłać więcej agentów? Chcę już w tym odcinku, żeby to się stało, więc... Znaczy tak bardzo nie będę tutaj... O, elastyczny. Uwielbiam elastyczny. Jest mój ulubiony trade. Ok.
I sobie trochę dodajemy do ciebie takich traitów, które są ważne. Tobie też możemy dodać. Okej. No i w sumie jedyne, co nam zostało, to żebyśmy to jak najszybciej to przyjęli. No. Upadek Krasnodaru. I pamiętaj, że oni mają aż tak dużo tych zdjęć. Okej, nawet zamach na życie robili. Kwestia sowiecka. To jest Związek Sybiraków. To może zróbmy to jak najszybciej, żebyśmy mieli to. Nawet my będziemy wtedy mieć Wargol. To nawet też trochę pomoże. Upadek tu, dobra, to... inną tułę mi chodziło. Okej, więc tutaj mamy kolejne takie rzeczy. No mamy to, zgaduję, że skończy się na tym, że będzie źle, ale możemy... O, Maści Los. 20 dni taki cel... Aha, Maści Los. Ten duch narodowy naprawdę... Czasami te duchy narodowe są takie, że... O kurde, ale on jest dobry, dlaczego go wcześniej nie brałem? I takie... Aha. Głęboki śnieg. Sporo tego na jednym. Ten głęboki śnieg to taki prawdziwy? Wiem, że to dziwnie zabrzmiało, ale trochę tak. Trochę takie, że. O, masz się, ten głęboki śnieg naprawdę jest prawdziwy. Dobra, kolejny generał. O, i ten ma też takie piersie. Dobra, a wy ćwiczcie w międzyczasie. O, leś, upadła Moskwa. Tak, upadła Moskwa. Kurde, Haller co chwila tam ma problemy ze zdrowiem. Protektoraty królewskie. Protip, nie rób puppetów przy konferencji lub przy wyzwalaniu dla najlepszej jakości skorzystania z kontentu moda. Używaj decyzji do robienia puppetów, jeśli to może. Stany Zjednoczone możesz całe anektować i przez te decyzje spupetować. Okej. Okay. Dobra, zanektujemy w takim razie Niemcy. Trochę dziwne, że to tak w innym miejscu jest, jakby, że tak powiem, jakby było koło tego zaatakowania Niemców, to może wtedy miałoby to, że tak powiem, więcej znaczenia. Tak to, tak mało miało znaczenia. Okej, więc... więc teraz zróbmy to, protektoraty zachodnie. Powiem szczerze, że nawet jakbyśmy mieli te papety, to może by można było coś takiego zrobić, że w ramach takiego, nie wiem, że jak już masz tego papeta, to po prostu można na jego terytorium zrobić do pewnego poziomu, na przykład autonomii. To jest ciekawe rozwiązanie. Najciekawsze to i tak jest bawienie się z AI, żeby jakieś tam rzeczy robiły, że na przykład papety. W miarę prosty jest, tylko że czasami się trzeba bardzo dużo, że tak powiem, pierdzielić z tym, żeby odpowiednia wartość była tego. Okej. Okay. Bierzemy Niemcy i protektorat Królestwa Prus, protektorat Związku Ureńskiego i protektorat Wielkiego Królestwa Bawarii. O, i mamy znajome twarze. Okej. W głównej mierze chyba to są... Tak, to są nowe państwa, więc od nowa muszą tego robić. Trochę szkoda, że straciliśmy te wszystkie, że tak powiem, ich dywizje, ale dobra, już niech tak będzie. Dobra, parada wojskowa, nie chcę mieć tych parad wojskowych. Okej, co to jest? O nie, to jest to Mio. No jest jedno z najdziwniejszych. No ma tyle dziwnych tej rzeczy, co to jest. Samoloty taktyczne. Tak, atak naziemny. Okej, i tutaj też mamy kolejny zasięg. Wszystko jest w zasięgu. Właśnie o tym mówiłem. Ja zawsze sprawdzam na zasięg, to on jest najważniejszy. Okej, to. I mamy wolne fabryki. Ponieważ dlaczego? Ponieważ mamy wolne fabryki. Dobra, spróbujmy sobie teraz podbudować nieco nasze stocznie. Może to coś nam da. A ja będę się żegnał już. Poza odcinkiem wszystko poogarniam.
Chcę znaleźć, żeby Włochy tutaj były. Naszym planem jest po prostu, żebyśmy później zaatakowali z Włochami te wszystkie rzeczy, więc wtedy będziemy mieć mniejsze natężenie. A ogólnie Rosja, no to już prawie pada. O, Mongolia. What? Co chwilę zmieniałem flagę Mongolii. Ona miała inną. Miała fajną, ale ta jeszcze fajniejsza. Okej. W takim razie się żegnam z wami. Z wami Trajan. No to cześć.